przy zamku. Glane's Castle. Za nami jest zamek. Znaczy, w kurwkach na górze, nie? Tak, no. To jest w dobrym stanie. Wejście do zamku. O, patrz, śluby organizują tu. Zobacz. Fajnie, nie? Spoko. No. Pan powiedział, że tutaj nadal ludzie mieszkają. Mm. To jest family home, czyli rodzinny dom. Nie wiem, co? Dostaliśmy ulotki po polsku. Chyba pierwszy raz jestem w zamku, w którym mają język po polski. Także. Mm-hmm. Ale jest też aplikacja. Wiem. Po angielsku. Można sobie włączyć i będzie gadać, co to jest. Ty, zobacz, jakie trony. A no masz jedalnię. To zachodnie skrzydło zamku, które zostało zbudowane w XVII wieku. Patrz, jaki kominek, ja cię kręcę. Ten kominek jest jak nasz cały dom. No. Niezłe zestawy. Ciekawe, czy to srebro. Słuchajcie, stół z mahoniu, 36 osób niby może. Gdy zostanie w pełni rozszerzony, zazwyczaj jest rozłożony. Przechowywany w połowie swojej długości, czyli teraz to jest połowa jego długości. No nieźle, nie? Hrabiemu i hrabinie przez ludzi z posiadłości uczcić i złożyć się. Słuchajcie, to wszystko ze srebra. Jakiś prezencik dostali. Nieźle, nie? Z takiego. Z takiej jadalni do zamczeska. Niegdyś był to dolny pol, gdzie słudzy jedli i spali. O! No to tak, no to zobacz, nie? Tam, a to. Tu od razu taka piwnica, nie? Mm. No tak, służący to mieli przerąbane. Jakieś poroże. Ha. O matko,
Ile kroków? 148. Dobra. Obrazów, masakra. Następny kominek, słuchajcie, masakra. Olbrzymie to jest wszystko, nie? Przy takim kominku to można posiedzieć. Kolejne pomieszczenie. O, to jest ten, kaplica. To jest kaplica. No. Na suficie namalował on 15 scen z życia Jezusa. Mm-hmm. I na panelach ściennych 12 apostołów i inne sceny z Nowego Testamentu. Jak to słońce fajnie świeci. Ile porcelany. Tu jakieś ukryte przejście. No, szafa. Tu kominek, ale to już mniejszy. Przejście jakieś. O, sypialnia. Tu trzeba mieć, kurde, znaki, żeby tu się poruszać. Tu pewnie się myje. Myli się. No jest spoko komoda to. O! Ogrzewanie chyba chodzi. Sala bilardowa. No to niezły stół, wam powiem. No ale pokój ten został zbudowany pierwotnie jako biblioteka. Między 1773 a 1776 rokiem. Domek dla lalek. Nie zwracam. Niezłe sukienka. Takie budziki.
Sir John Bland received these lands of Strathmore from King Robert II of Scotland. For more than six centuries, this castle and the lands around it have been pokazuje ten castle. And over those years, Clarence has welcomed countless guests, from reigning monarchs to bishops and generals. Who was the Queen Mother's father? Both three. One of the many gifts they received was this magnificent silver galleon in the middle of the dining room table. Co powiesz, jak ci się podobało zameczek? Tak, mam też mieszkać. Gdzie, w takim zamku? Oj, to już nawet szczęśliwe. Nie, to chyba to są szczęśliwe? Tak. Okej. Okay. Widzę, no właśnie, widzę. Witch. Three witches. Three witches.
kurde, ale chciałem zrobić ten. Też mogę zrobić trochę inne trochę. Tu jakieś grobowce. Kurde, jakie pole normalnie. Ogrody jakie. To jest coś prywatne, ale pewnie tam mieszkają, a ten zamek to tak lepicą. Esterka ma rozkminę na temat życia. No tak. Że jedni mieszkają w zamkach, a drudzy mieszkają w angielskiej chałupie. No nie? No tak. Trzeba być pozytywnie nastawionym do świata. Nie? Idziemy coś jeść. No, idziemy. Na koniec. Ostatni rzut oka, okiem na... No fajną moją robotę, ci powiem. No pachnie trawką. Zobaczcie, ile dżemów do wyboru. Chyba wezmę taki na lodówkę magnes za 3 funty. Właśnie spotkałam Tomka po nagrywaniu. Wybrałam magnes, a Tomek i się go pytam, czy może być ten magnes, a on mi pokazuje ten sam. Ale jaja. Biżuteria jest też. Dużo biżuterii, czyli też tutaj są biżuterie, kosmetyki. Oj, i nawet ubrania są. Poduszki. Kurczę, wszystko tutaj jest, ale jakie ładne. Termosy. No, okulary, zegarki, chustki, skarpety nawet. No wszystko. Wszystko.